mógłbyś mi podać pustą doniczkę? O! Nie jesteście Bazylim. Brawo, mali pomocnicy. Zastanawiam się, gdzie poszedł mój duży pomocnik Bazyli. O, rybne znikersy. Deszleję, też chrapię, a mój Bazyli chrapie. Zapomniałeś, jaki dziś mamy dzień? Czy to dzień spania na trawie? Nie. Dzień czesania? Nie. Dzień z wielkim obiadem? Nie, głuptasie. Dziś pomagamy Gryzeldzie w jej ogrodzie. Pytam! Zatrzymaj się! Gdzie się wybierasz z naszym kwiatkiem? Spokojnie, Bi. Daję je Gryzeldzie, żeby posadziła je w swoim ogrodzie. O, jesteś kochana. Dobra, koniec gadania. Wsadźmy te kwiatki na tamten wózek. Wow! Co to ma znaczyć? To jakiś kryształ. Pachnie miętowo. Jaki kryształ tak pachnie? Może uda nam się dowiedzieć, jeśli go wyczyścimy. Coś się dzieje? Nie wiem, co się stało. Sądzę, że ten kryształ zamienił łopatę i bomblomus miejscami. Wow! Kto by pomyślał? Prawdziwy, seryjnie działający zamienimaniek. Zamienimadło. Zamienimaczek. Zamieniadło. Zamieniadło. To jest dobre. To miałem na myśli tak. Widziałeś kiedyś coś tak niesamowitego? Pomyśl o wszystkim, co można zamienić. To moja piłka! To moja piłka! Już wszystko dobrze! Wow! Super! Daj mi, proszę! Czuję się dziwnie. No coś ty. Widzę siebie. A ja wyjątkowo przystojnego kociaka. Zamieniadło zamieniło nas ciałami. Nie mogę być kotem. Spójrz na mnie. Jak mam być dwunożnym człowiekiem? Dziewczynką? Nie znam się na tym zupełnie. Musimy to odkręcić. Jak mam coś złapać tymi łapkami? A te palce to po co są? Kręcą się tylko ciągle. Kiedy wreszcie przyjdziecie pomóc mi w ogrodzie? Gryzmolki za chwilę go zniszczą. Pomocy tru! Myśli, że ty to ja. Odpowiedz coś. Na przykład? Hej, kto to powiedział? Zaczekaj, daj mi chwilę. Jesteśmy w drodze. Będziemy niedługo. Jesteśmy w drodze? Tru, nie pokażemy się tak Gryzeldzie. Musimy. Obiecaliśmy to jej. Weź ten kryształ, na miejscu coś wymyślimy. Dobrze, ale kiedy tam dojdziemy, chcę być znowu kotem. Jak wy ludzie możecie żyć bez futerka? Zimno mi! Krzak tam, gdzie ławka, a ławka tam, gdzie krzak. Nie, tak też nie jest dobrze. Odłóżcie je z powrotem. Dobrze, zamieńmy się na ciała, zanim pójdziemy do Gryzeldy. Ciężko jest cokolwiek złapać takimi łapkami. Kogo ja tam słyszę? O nie, idzie do nas. Niech ona do nas mówi. A, ta, dla odmiany. Hello! Cześć, Gryzeldo. Tru? Bazyli? Dziwnie mi brzmicie. Nieważne. Ta-ta-ta-ta! Wszystko stąd powinno być tam, a wszystko stamtąd ma być tutaj. A tru! Co to ma znaczyć? Ręce mam wciąż brudne od ziemi. Okej. Co to jest? Ta-dam! O, jakie to słodziutkie, tru! To kryształ? Pachnie jak miętówka! Będzie idealną ozdobą mojego ogrodu! Tru, potrzebujemy tego zamieniadła. Czemu nie powiedziałaś, że nie jest dla niej? Gdybym jej powiedziała, dowiedziałaby się o zamianie. Gryzmolki, umieśćcie to w ogrodzie na fontannie. To najważniejsza ozdoba, więc strzeżcie jej jak oka w głowie. Praca w ogrodzie jest męcząca. Pora na drzemkę.
O, i kryształ ma błyszczeć, żebym mogła się w nim przejrzeć. Przycierajcie go co kilka sekund. Serwus! Przecierasz? Co kilka sekund? Gryzmolku, nie! Bo wszystko... Pozmieniasz! Gryzmolki, musicie mi oddać kryształ. Nie. Ale wszystko pozamieniacie. Nie. O-o... Musimy zatrzymać to zmienianie. Nie lękaj się! Ten ninja kot... dama, odzyska go! Bazyli? Nie wiem, co zrobić z tym ciałem. Miau! Jestem kotem! Skaczę! Ninja kot, do boju! Miotełką w kota! Chwyt poniżej pasa! Nie ma pazurków, nie ma! Zwykle ląduje na łapkach. Spójrz! Promienie trafiają wszędzie tu! Nawet do tęczowego miasta! Fuj, z musztardą! Naprawić. Potrzebujemy życzeń. O, kłębuszko! Cześć, kłębuszko. Prosimy do drzewa życzeń. Uważaj! Was przeniosę tutaj, a wy, skoczne życzenia, przeniesiecie się tam. Cześć, Zi! Witajcie, Trój Bazyli. Postanowiłem zamienić miejscami niektóre z życzeń. Och, znowu zmiany. A nie może być tak, jak było zawsze? Tru, coś jest nie tak z twoim głosem. Brzmisz jak Bazyli. Nie, nie, głos mam taki sam jak zawsze, Zi. Oj, Bazyli! Mam coś nie tak z oczami. Z uszami zdaje się też. To mi się chyba śni. Życzenia, obudźcie mnie. W pracy nie można przecież spać. Dziękuję, życzenie. Spokojnie. Nie śpisz w pracy. Zamieniliśmy się ciałami. Tak. Tru wykopała kryształ. Nazywa się zamieniadło. Ono zamienia. Teraz jestem człowiekiem, a ona kotem. Tęsknię za futerkiem. Wielka grawitacjo. To jest dopiero problem. Chodźcie, usiądźmy i to przemyślmy. Jak życzenia mogą wam pomóc? Więc najpierw musimy odebrać zamieniadło Gryzmolkom. Gryzelda sądzi, że dostała je od Tru w prezencie, a to nieprawda. O, dość niezręcznie. Nawet bardzo. Ale może życzenie pomoże nam dać Gryzeldzie coś, co spodoba jej się bardziej. Kiedy odzyskacie kryształ, wrócicie do swoich ciał i wszystko będzie jak dawniej, tak? Nie do końca. Promienie kryształu dotarły nawet do tęczowego miasta. Bezpieczne lądowanie. Pora udzielić wam trzech życzeń. Chwilę. Tru zwykle prosi o życzenia, ale to ja jestem Tru. Drzewo życzeń zawsze pozna prawdziwą Tru. Ale Tru potrzebuje plecaka. A, no tak. Ha, idealnie. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czyli swoich wspaniałych owoców. Sprawdź,
kolejna grupa życzeń Bazylii. Znaczy True. Sprawdźmy, co mówi księga. Pierwsze życzenie... Wąchal. To węszące życzenie ma mocny nos i wytropi wszystko. Jeśli jego nos jest wystarczająco mocny, mógłby nam pomóc zanieść zamienione rzeczy na miejsce. Mocny w kichaniu. Na bank. Drugie życzenie to... Zylion. Jedno z moich ulubionych. Kopiuje wszystko idealnie w jednym egzemplarzu czy w stu. W zależności od potrzeb. Skopiowanie czego pomogłoby mi najbardziej? Zamieniadło! Mogłabym dać jego kopię Gryzeldzie, wtedy odzyskałabym oryginał. Ostatnim życzeniem jest... A, mam! Patrzyk! Widzące życzenie. Widzi rzeczy, których nasze oczy nie dostrzegają. Nie wiem, po co nam widzące życzenie... Ale na pewno skorzystam z jego pomocy. Na pewno, True. Dziękuję, Zee. I tobie też, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich wspaniałych życzeń. Jesteś najlepszy, Zee. Powodzenia, True Bazyli. Tobie też, Bazyli True. A, jak się masz, kwiatusie wielgusie? Jest i pszczółka. Kierpka limonkowa rzuć, pszczółka to ja. Cóż, lepiej poćwiczę bzyczenie. Przerwa na lody. Bee, najpierw załatwmy zamieniadło. Lody potem. O, racja. Pora je odzyskać i powstrzymać całe to zamienianie. Bee, Zazu, chodź na tu. Dociera, Zylion. Życzenie działa już. Gotowy, Zylion? Cześć, Gryzmolki. Naprawdę potrzebny mi ten kryształ. Ja wam go nie zabiorę. Zrobię jego kopię. Idealnie. Potrzebna nam jedna kopia zamieniadła, ale taka bez mocy. A, wyspana księżniczka to wesoła księżniczka. Wystarczy spania, sprawdźmy, jak się mają sprawy w mocy. Mój kryształ! O nie! Teraz kryształy będą wszędzie! Prawdziwe zamieniadło nie może się zgubić! Tru, co tu się dzieje? Co to za deszcz kryształów? O, mój nos! O nie, o nie, o nie! Co za pech! Wow, jak dziwnie! Czy wszyscy właśnie urośli? Oj! Jestem psem! Czemu jestem psem? Strasznie mi przykro, Gryzeldo. Czemu mówisz jak True? Ty i Gryzmolki nie mieliście dostać mojego kryształu. To zamieniadło, które zamienia rzeczy. Ludzi też! I koty! Zamieniło nas ciałami. Dość osobliwe. A! On jest mną! Zamieniłam się na ciała z Fruity? A to co? To mnie goni? Zamieniadło! Jestem tuż za tobą! Mam je! Zostawiam na nim ślady łapek! O nie! Jak je teraz znajdziemy wśród tylu zamieniadeł? Nie martw się, Zylion. Nie twoja wina, że się przestraszyłeś. Jesteś bardzo pomocny.
To jest straszne! Jestem psem! Strasznie słodkim psem, ale psem! Trudy, nie! Zachowuj się, jesteś księżniczką! Chodź, Bi, musimy odnaleźć prawdziwe zamieniadło. Jestem tuż za tobą! To nie mój przystanek! Popatrz, wszystko jest tutaj bardzo poważnie wymieszane. Au! Skąd się tu wzięły te drzewiska? Basyli, spójrz! Znalazłam je! True? Wow, to jak wielka gra wchowanego z kryształami. Jak odnajdziemy prawdziwe zamieniadło wśród tylu kopii? Cóż, najpierw musimy zebrać w jednym miejscu wszystkie kryształy. Dobrze, ale jak je wszystkie odnajdziemy, jeśli nie wiemy, gdzie są dokładnie? Nie musimy ich widzieć. Wystarczy, że je wyczujemy. Ach tak, pachną jak miętówki. Fizazu, chodź na dół! Do ciebie, Mokalu! Życzenie działa już! Cześć, Wąchalu! Potrzebuję cię, byś odnalazł wszystkie kryształy. Pachną jak miętówki. Możesz je dla nas odszukać? Idzie mi coraz lepiej z paluszkami. Zdaje się, że to wszystkie. Dzięki, mały. Teraz trzeba tylko odnaleźć prawdziwe zamieniadło. Na szczęście znam pewien sposób. Prączkę? Nie. 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 Pomóc ci? Nie, dam radę. Nie. Moje ramię! Skurcze! To mi zajmie wieki. Moje ramię! Nie. Zamieniadła nie ma wśród tych kryształów. A może to jeden z tych? Musi być jakiś sposób na odnalezienie zamieniadła bez potrzeby pocierania kryształów. Pomyślmy o tym. Ostatnie życzenie to Patryk. Widzi rzeczy, których my nie widzimy. Tak, co jest na zamieniadle, czego nie widzimy? Odciski moich łapek! Zostawiło mnie na krysztale, kiedy próbowałam go złapać! Tego może szukać Patryk, by odnaleźć zamieniadło! To jest super świetna idea! Do dzieła! Fizazu, chodź do tu! Do dzieła, Patryku! Życzenie działa już! Cześć, Patryku! Szukamy pewnego kryształu z odciskami kocich łapek. Jesteś gotów go szukać? Gdzie on jest? Ślad kociej łapki! Ninja kot trunos! Ja! Niezła moc w ogonie! Wiesz, jak to mówią, Bi? Praktyka czyni miaustrza. Dzięki, Patryk! Bardzo nam pomogłeś! Brawo, True! Teraz zamień nas w mig! Dobrze, Bazyli. Bąsik. Bez bąsika. Ogonek. Brak ogonka. Kocie wysokie mniemanie o sobie. Brak ogonka. Wróciłem! Jestem szczęśliwa, Bi! Ale mamy znacznie więcej do zamienienia. Chodź! Nie możemy się chwilę pocieszyć? Dobrze. Jednosekundowa dyskoteka. Okej, szybko. Pozamieniajmy co nieco. Nie można z
marnować całej praktyki. Dzięki, Kłębuszko. Nieźle zamieniasz, Tru. Machanie ogonem już mnie nie bawi. Ten kryształ wyglądał tak bosko w moim ogrodzie. Nie wiedziałam, że nie był dla mnie. Spokojnie, Gryzeldo Fruity. Możesz wziąć wszystkie jego kopie. Tylko nie pytaj mnie, ile ich tu mam. Nie liczę do tylu. A, zamień ich z powrotem, szybko! Zamieniaj! Fruity! Całowałam kota! Chwilę. Brak ogona, paluszki są, ukłony jak z bajki. Idealnie. To ten, co zrobisz z tym zamieniadłem, Tru? Wiesz, znam idealne miejsce, gdzie nie będzie dla nikogo problemem. Gotowe. Najbezpieczniej pod kwiatkiem. Zimowe życzenia. Wesołej zimy życzeń! Tak, najważniejsze, żeby dekoracje były w sam raz, nie? Padla. Hej! Świetny Stebi! Do twarzy ci w tym różu. No wiesz, mógłbym stworzyć nowy zimowo-życzeniowy trend w modzie. Miau! Sprawdźmy. Mamy błyskocisy i mrugamigotki. Ale wciąż brakuje tej wyjątkowej rzeczy. Bez niej nie będzie święta zimożyczeń. Brakuje Gryzeldo biszkobułek i bąblowego kakao. Miałam na myśli coś innego. Jest biały, miękki i leci z nieba. Leci z nieba. O, ja mam! Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem! Tak, Bazyli? Śnieg! Brakuje śniegu! Tak! Pamiętasz, jak w zeszłoroczną noc życzeń wszyscy zebrali się pod drzewem życzeń, żeby wybrać życzenia na zimę? Życzenia się pojawiły i mieniły się we wszystkich kolorach. A biały śnieg spadał na drzewo życzeń. Nie będziemy mieć zimy życzeń bez śniegu! No właśnie! Przypomnijmy o nim tęczowemu królowi. Jest bardzo zajęty o tej porze roku. Pewnie zapomniał. Zaczekaj! Będzie zachwycona! Wow! Chodź tu! Mam cię! No chodź! No chodź! Już tak! Dobrze lecisz! Tęczowy królu tu jest pięknie! Czy to na zimę życzeń? Nie, skarbie. Ten pryzmatyczny prezent jest do tańca. Mam zamiar go dać mojej siostrze. Uwielbia tańczyć! Nie, chodź tu, chodź tu! Jak idą przygotowania do zimy życzeń? Miasto wygląda magicznie, mimo że magii jeszcze nie ma. A przy okazji będzie potrzebny śnieg. Na wiśniową czerń! Zimożyczeniowy śnieg! Prawie zapomniałem. Byłem trochę zajęty tą kulą tęczowych promieni. O, chodźmy zebrać śnieg na święto. Tędy, chodźmy. Nareszcie złapałem! Złapałem! Co? Gdzie on jest? Zaczekajcie na mnie! To zimożyczeniowy śnieg jest w twoim zamku? Och nie! W tęczowym zamku nie jest wystarczająco zimno. Ten śnieg jest prezentem od mojej siostry. Twoja siostra daje ci śnieg?
Nie wolałbyś skarpetek? Wymiana prezentów z okazji Zimy Życzeń to jedna z naszych wieloletnich tradycji. Ja daję jej coś tęczowego, a ona mi śnieg. Chodźcie ze mną! Chcę wam pokazać coś bardzo wyjątkowego. Oto przed wami pokój królewskiego rodu. Orety! Ale tu dużo luster. Tak, one są oknami do różnych królestw. Do kryształowego, do królestwa serc, do królestwa nieba. Dam, 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 balam, dam, dam. I do królestwa wody Bazylii. Lub jak mawiają, do królestwa wiecznych kąpieli. Królestwo kąpieli? Żartujesz? Zostaję w tęczowym królestwie. Wielkie dzięki. Miłego dnia. A to pewnie lodowe królestwo. Zgadza się, Tru. Zimne, lecz czarowne królestwo. Idealny dom dla mojej siostry. Ona jest lodową królową. To właśnie ona. Sprawdźmy, czy jest w domu. Tęczowy król! Wesołej zimy życzeń! Peszek! Robimy tak zawsze od 2 milionów lat. Siostro, poznaj moich przyjaciół, Tru i Bazylego. Bardzo nam miło, wasza wysokość. Mnie również. O, witaj. Och, a tu, jak pewnie pamiętasz, Szrunek, mój lodowy kryształek, pomaga mi utrzymać moje królestwo dobrze zmrożone. A, idealnie schłodzony. Dzięki, Szrunku. Przeuroczy! Gdyby tylko mógł, zaraz przeszedłby przez to lustro. O, a może pobawić się na chwilkę? Spodoba ci się zimowy festiwal? Wszystko lśni i błyszczy jak ty, Szronku. Och, tak mi przykro, ale opuszczenie lodowego królestwa nie jest bezpieczne dla nikogo. Szronek ma wielki dar. On tworzy tak zwany wieczny mróz. Co to jest wieczny mróz? To taki lód, który się nie topi. Czy mam rację, siostro? Tak! Dopóki mój mały Szronek jest z nami, wieczny mróz jest dość trwały. To wspaniała rzecz, gdy się lubi zimno. Haha, nie ten kot! Brrr. Tak więc wieczny mróz Szronka może wymknąć się spod kontroli poza lodowym królestwem. Szybko się szerzy i mrozi wszystko na swojej drodze. Ach, niech lepiej zostanie na miejscu. Wybacz, maleńki. Szronek to dobry kryształek, ale czasem bywa taki niesforny. Zielony zgiełk, zapomniałbym. Mam coś dla ciebie, siostro. Sam to zrobiłem. Zawsze chciałam taką dostać. Co to jest? To jest do tańca. Tak bardzo chcę ją wypróbować. Teraz twój prezent. Wyjątkowo miękki, taki jak lubisz. Wesołej zimy życzeń, Peszek! Chodźmy, Szronku! Żegnaj! Wracajmy do świętowania, moi drodzy. To dobre. Miodzio! Tak, wiem. Najlepsze z dotychczasowych. Tak. O, dziękuję. Nie ma zimy życzeń bez gorącego, bąblowego kakao. Idealne. Na zdrowie. Na zdrowie.
szybko. Nie poczujesz, jak smakują. Za późno. Koniec. Och, maleńki, niech cię trochę rozgrzeje. Ale zimny. Tu pomoże tylko futro. Robi się tro. Dobra robota, Bi. Mały pomocniku, gdzie ty tak zmarzłeś? Ten, który tworzy wieczny mróz, który nigdy się nie topi. Wieczny mróz, który nigdy się nie topi! Ten mały zamrozi cały festiwal! Złapmy go i zabierzmy do domu! I to już! Szronek! Chodź do nas, mały! Mienisty pąs, czy to był lodowy kryształ? Moje kakao! Chodź tu, mała lodowa kostko! Rety, szybki jest. A niech to. Tak sądzę. Ogonek zawsze mam taki, nie? Uważaj! Znikaj, wieczny mrozie! Mówię, znikaj! Frustrujący fiolet. Moja tęczowa magia jest zupełnie bezsilna wobec wiecznego mrozu. Jednak dobrze, że go nie złapałeś, Bazyli, bo też byłbyś już zamrożony. Ale jeśli zaraz go nie złapiemy, popsuje nam calutki festiwal. Nie zdaję sobie sprawy, że robi źle. W jego świecie jego moc zamrażania jest dobra. Więc jak go zatrzymamy? On nas nie posłucha. Słucha lodowej królowej. Nasz panie, chyba musisz poprosić siostrę, by go zabrała. Tak, dobry pomysł, Tru. Powiem mojej siostrze, by natychmiast po niego przybyła. W międzyczasie musimy coś zrobić, by Szronek nie zmienił wszystkich i wszystkiego w twardą kostkę lodu. To nie będzie wcale takie łatwe. Potrzebujemy życzeń i to szybko. Kłębuszko! W stronę drzewa życzeń! Szybko! Przesuńcie się w tamtą stronę, proszę. W lewo. Jeszcze troszkę... Tak, idealnie. Zi! O, cześć, Tru i Bazyli. Wejdźcie. Właśnie staram się przygotować życzenia na zimę życzeń. Może nie być żadnej zimy życzeń w tym roku. Jest mały mroźny problem. Problem z wiecznym mrozem. Wieczny mróz? Kiedyś już o nim słyszałem, ale nigdy w naszym królestwie. Sprowadził go tutaj mały kryształ z lodowego królestwa. Jest bardzo słodki, ale zamraża wszystko, czego dotknie. Nie da się go ogrzać, podgrzać, stopić, nic! Na błędne ognie. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Tęczowy król chce poprosić swoją siostrę, by zabrała swój kryształ. Ale zanim to przybędzie, trzeba uchronić uczestników festiwalu przed zamarznięciem. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Teraz pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo...
Dobra, sprawdźmy, co Życzopedia nam o nich powie. Na początek mamy grzanko. Grzanko! Grzanko to jedno z najgorętszych życzeń. Miłe ciepełko! Może uda ci się nim dzielić do przybycia lodowej królowej? O tak, właśnie tak. Sprawdźmy kolejne życzenie. Osłonik, życzenie tarcza. Osłonik! Osłonik to życzenie ochronne. Ochroni wszystkich przed wszystkim. To bardzo silne życzenie. Właśnie tego nam trzeba. Ochronisz nas przed wiecznym mrozem. Twoje ostatnie życzenie jest bardzo niezwykłe. Posiada wyjątkowe moce. Powoliś może spowolnić dosłownie wszystko. Wow! Może powoliś spowolni szronka, żebyś go złapał, Bi? Co? Ja i bez niego mógłbym go złapać. Wiem, że jest szybki, za to ja super szybki. Jest tylko jeden zimny szczegół. Tak! Lepiej wracajmy na festiwal. No, życzenia, pora uratować zimę życzeń. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Dzięki, Zi! Życz nam szczęścia! Powodzenia w zatrzymaniu szronka! Dzięki za pomoc, drzewo życzeń! Nie daj się wiecznemu mrozowi! Wracamy na festiwal, Głębuszko! Jak najszybciej! Etru! Może lepiej, jak to zobaczysz? O nie! Wieczny mróz rozprzestrzenił się już po wiecznym lesie! Głębuszko, szybko! Leć tam! Trzeba pomóc tym stworkom! Zapanuję nad tym szronem! Hajja! Wow! Nie bij! To niebezpieczne! Odsuń się! Pora na pierwsze życzenie! Zizazu, chodź no tu! To dzieło, osłonik! Życzenie działa już! Osłoniku, osłoń te stworki przed mrozem! Jest bardzo zimny, dasz sobie radę? To musi się udać! Tak! Osłonik ma tę moc! Świetnie osłaniasz, mały! Tak! A masz wieczny mrozie! Szronek, nie! Zostań, gdzie jesteś, dobrze? Nie! Nie możemy się z tobą bawić! Nie, 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 nie! Niczego nie dotykaj! Osłoniku, nic ci nie jest? On chyba próbuje roztrzaskać ten lód! Właśnie! Uda ci się! Nie przystawaj! Dziękuję ci! Jesteś bardzo odważny! Zostaniesz tu ze stworkami, gdy polecimy po wsparcie! Dziękuję! Trzeba zatrzymać ten mróz, Tru! Damy radę, Bi! Jakoś! Nie wiem jak, ale damy! Dzięki, Kłębuszko! Uważaj na siebie! Unoś się wysoko ponad wiecznym mrozem! Masz dla nas jakieś ciepłe życzenia? Jest straszny ziom! Mam tu coś w sam raz! Pora na drugie życzenie! Zizazu, chodź no tu! Wyjdź do nas, grzanko! Grzanko! Życzenie działa już! Cześć, grzanko! Podgrzejesz nam atmosferę? Cieplutenkie kakao dla każdego! Widzisz, Bazylii? Wszystko będzie dobrze! Tak! Przychodząca twarzokulka! Tru, nie mogę się skontaktować z siostrą. Mój zamek jest skuty wiecznym mrozem, a magiczne lustro do jej królestwa jest stłuczone. Zatem w ten sposób Szronkowi udało się tu przedostać. No tak! Skoro Szronek to zrobił, to i ja mogę. Chyba my pójdziemy z tobą. Tak! Hej, co? Do tej lodówki? Miałem nadzieję, że to powiesz.
Jeśli nie uda mi się pokonać wiecznego mrozu moją magią, wtedy każda pomoc bardzo mi się przyda. Zaraz będziemy. Tru, zaczekaj. Nie możemy tam polecieć. Przez pogodę. Zimno tam. Tak. I co będzie z nimi? Nie możemy ich zostawić z tym wiecznym mrozem. Masz rację, Bi, ale jeśli zamek jest już oblodzony, to wieczny mróz może dotrzeć niedługo do drzewa życzeń. Trzeba działać. Wiem, jak ochronić przyjaciół podczas naszej nieobecności. Czas na trzecie życzenie. Zizazu, chodź na tu. Powolisiu, do dzieła. Życzenie działa już. Powolisiu, jesteś nam potrzebny. Wieczny mróz prędko się przesuwa i trzeba go jak najbardziej spowolnić. Jest bardzo zimno. Czy dasz radę powstrzymywać go, dopóki nie wrócimy? Nie mogę patrzeć! To działa! Powoli spowolnił mróz! Prawie się nie rusza! Wiedziałem, że tak będzie! Brawo, Powolisiu! Powolisiu, dasz sobie radę przez jakiś czas? Powolisz, spowolnij na chwilę mróz! Obyśmy zdążyli tutaj wrócić przed Szyronkiem. Damy sobie radę! Wylećcie do tej lodowej zimnicy, a my utrzymamy festiwalowy nastrój tym bąblowym kakao! A jeśli ten kryształ wróci, my będziemy tu na niego czekać. To Mroczka i Srebrny Pazur! Do waszych usług. Doszły nas słuchy o pewnym tajemniczym mrozie. Spróbujemy odnaleźć kryształka i go złapać, jeśli zdołamy. A my utrzymamy mróz z daleka. Tak! Można na was liczyć! Kłębuszka! Miło widzieć, że wszyscy współpracują, gdy drzewo życzeń jest zagrożone. Zawieź nas do zamku, Kłębuszko! Hej! Powiedziała, że drzewo życzeń jest zagrożone? To jest możliwe. Mróz jest wolniejszy, ale nie ustąpił. A ten mały kryształek wciąż błąka się gdzieś po królestwie. Uwaga, kochani! Zmieniamy plany! Idziemy w górę do drzewa życzeń! Więc teraz przelecimy przez popsuty portal do Mroźnego Królestwa i to bez żadnych życzeń? Powiedz, że wszystko będzie dobrze, Tru. Wszystko będzie lepiej niż dobrze. Zobaczysz. Znajdziemy królową lodu, potem kryształka i uratujemy festiwal. I wypowiemy zimowe życzenia pod drzewem życzeń. To będzie najmagiczniejsza zima życzeń, jaką mieliśmy. Obiecujesz? Kocie słowo. Spójrz, Tru! Pasmo wiecznego mrozu! Szronek poleciał z tęczowego zamku prosto do tęczowego miasta! Szybko, Kłębuszko! Tęczowy król czeka na nas! Dzięki, Kłębuszko! Stąd już pójdziemy! Czy na pewno musimy iść do lodowego królestwa, Tru? Bo wiesz, brrr, ziąb. Tęczowy król nas potrzebuje! Jeśli prędko nie zatrzymamy Szronka, zamarznie nasze drzewo życzeń! Stać! To znaczy chwila! Jeśli dotkniecie wiecznego mrozu, zamarzniecie i nie będziecie mogli się ruszyć. O, no tak. Proszę. Śmieszne uczucie. Niech ktoś wyłączy wirowanie. Jak widzicie, lustro do lodowego królestwa jest rozbite. Nie mogę się przez nie skontaktować z moją siostrą. Użyj magii, by skleić je z powrotem. Próbowałem, ale szkło z lodowego królestwa jest tak zimne, że moja tęczowa magia nie może tego chłodu pokonać. Więc po prostu przez lustro, tak jak Szronek. I poprośmy o pomoc. Ale nie wiadomo, gdzie dokładnie wylądujemy. A ponieważ tam jest tak strasznie zimno, to może być groźne. Na pewno będziemy potrzebowali życzeń. Ale ja już je wszystkie zużyłam, by zabezpieczyć mieszkańców na festiwalu zimy życzeń. Może drzewo życzeń da mi jeszcze kilka. Więcej życzeń? Nigdy nie prosiłaś o więcej życzeń, co, Tru? Nie, ale drzewo życzeń zawsze pomagało mi w potrzebie. Teraz jesteśmy w wielkiej potrzebie, więc pora wrócić do drzewa życzeń. Wracajcie szybko, Tru! Zanim tęczowe królestwo stanie się królestwem mrozu. Pro
Proszę, powinna cię ogrzać. Zii! Tru, Bazylii, wróciliście? Czy wszystko dobrze? Więc wszystkie życzenia ciężko pracują, by wszystkich zabezpieczyć i ogrzać. Ale wieczny mróz wciąż się szerzy. I musimy sprowadzić królewską siostrę. Królową lodu. By zabrała kryształek. Szronka! Sprowadzimy ją z lodowego królestwa przez stłuczone lustro. Wiesz, to bardzo niezwykłe, że przyszłaś prosić o kolejne trzy życzenia, ale drzewo pomoże ci, Tru. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, wiem tylko, że lodowe królestwo jest bardzo zimne i nie wiemy, gdzie trafimy. Więc być może będziemy musieli bardzo długo szukać lodowej królowej. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Teraz pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Proszę, proszę, proszę. Drzewo życzeń, pięknie proszę. Życzeń dało ci więcej życzeń! Tak, ale dało mi tylko dwa życzenia. Dziwne. Być może uważa, że potrzebujesz tylko dwóch. Sprawdźmy je. To chwycio. Rozciąga się. Może być użyty na długich dystansach lub przez przeszkody. Chwycio przyda nam się w lodowym królestwie. Następny jest widzuś. Pozwala patrzeć przez rzeczy. Oby królowa się nie chowała, ale skoro drzewo nam go dało, na pewno się przyda. Aha! Dzięki, Zii. Teraz chodźmy szukać lodowej królowej. Zuziza, wszyscy na miejsca! Pazi, wiem, że ochronisz drzewo życzeń przed wiecznym mrozem. No jasne, ruszaj! Liczy na was całe tęczowe królestwo. O, jesteś ciepły. Brrr. Chciałbyś pójść do lodowego królestwa? Ogrzałbyś mnie trochę. Gryzelda? Co wy tu wszyscy robicie? Mówiłaś, że drzewu życzeń może coś grozić, więc ja zdecydowałam, że trzeba tu przyjść. Zimowy festiwal będzie tutaj. Dziękuję, Gryzeldo. Wam też dziękuję. Wiem, że zrobicie wszystko, by ochronić nasze drzewo życzeń. Chodź, Bazylii. Idę, Tru. Na razie! Powodzenia! Pamiętajcie, lustro jest stłuczone, więc nikt nie wie, gdzie dokładnie wylądujemy. Może być niebezpiecznie. Jesteście na to gotowi? Jesteśmy! Dobrze, za mną! Znaczy nie jesteśmy! Ja nie jestem! To jest lodowy zamek! Wow! Jest bardzo piękny! Nawet wieczny mróz tu wygląda inaczej! Zamarzłem! Spokojnie, Bazylii! Miejsce wiecznego mrozu jest właśnie tutaj, gdzie nie stanowi dla nikogo zagrożenia. A mówiłeś, że wcale nie jest groźny! Czy ten wieczny mróz nie powinien być wieczny? Nie jestem pewny, ale moja siostra będzie znała na to odpowiedź, gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ona jest. Szronku! Szronku! Gdzie jesteś? O, jeszcze tutaj! Lud, lud, gdzie ten chłód? Mój szronek, by powrócić mógł, niech wreszcie mróz i tam, i tu zamrozi wodę. Już, już, już. Wracaj, szronku, gdzieś podział się. Tak bardzo potrzebuję cię. Zima słabnie z dnia na dzień. Zabawę przerwij i to zmień. Twój dotyk jest potrzebny tu, by lód nareszcie wszystko skuł.
Tęczowy Król? Mroźno cię widzieć, bracie. Ciebie też tęczowo widzieć. Pamiętasz Tru i Bazylego? Witam w moim lodowym zamku. Szkoda tylko, że widzicie go teraz w takim opłakanym stanie. Szronek! Wołanie Szronka raczej nic nie da, wasza wysokość. Szronek jest w Tęczowym Królestwie. Ale jak? Przeszedł przez magiczne lustro i stłukł je. I teraz prawie całe Tęczowe Królestwo jest pokryte wiecznym mrozem. Więc oba nasze królestwa są w strasznych tarapatach. Co masz na myśli? Bez Szronka mój zamarznięty raj się... roztopi! Ale czy ten wieczny mróz nie trwa wiecznie? Jeśli Szronek tu jest, tak. On ma taką magiczną więź z wiecznym mrozem. A, woda! Woda kapie! Tym bardziej musimy sprowadzić Szronka z powrotem tak szybko, o, jak się da. Ale ty musisz z nami po niego pójść. On słucha jedynie ciebie. Z mroźną chęcią poszłabym z wami po tego łabuziaka. Ale bez Szronka ja muszę zadbać, by moje królestwo było bezpieczne i zmrożone. Musisz z nami iść. Albo powiedz, jak sprowadzić go do domu. Cóż, użyjcie życzenia, które mi dałeś na zimę życzeń. Tak, niebieskie życzenie możliwości. To niezwykłe życzenie może samo wybrać, kim chce być. Bierzemy! Znaczy, możemy je pożyczyć, wasza lodowatość? O, oczywiście, ale jest z pozostałymi skarbami w lodowej galerii. To dość daleko. Damy radę. Weźmiemy to życzenie i sprowadzimy tu Szronka w okamgnieniu. Dziękuję, Tru. Sprowadźcie Szronka jak najszybciej. Tak za nim tęsknię. Oh, zajmę się tym. W drogę! W drogę! Kryształek nazywany Szronkiem jest już blisko. Groźny lodowy kryształ zaraz tu będzie. Dlaczego zbliża się do drzewa życzeń? Błyskotki! Na festiwalu Szronka interesowały lśniące ozdoby. Tak, lśniący obiekt mógłby odciągnąć go od drzewa. Hej, mały, chciałbyś się tym pobawić? Bardzo błyszczący! Mam zamarznąć na bliżej nieokreślony czas. Jest mi zimno, ale także i przyjemnie. Ponieśliśmy porażkę. Wszystko w rękach Tru i młodego Fitnatiego. Sądzę, że już niedaleko. Nigdy więcej nie będę żartował z mojego futerka. Dziękuję ci. Kocham cię. Nie mogę się unosić w tym zimnie. Musi być jakiś sposób, żebyśmy szybciej przeszli po tym lodzie. O, wiesz, ślizganie jest zdecydowanie szybsze. Tęczowy Królu, czy mogę cię popchnąć? Popychaj, Tru! Dzięki tęczom to jest szybsze niż chodzenie. Patrz na to, Bill! Ale super! To jest szybsze niż chodzenie! Co to za dźwięk? Brzmi jak pękający lód. O nie, to jest pękający lód. Lód topnieje, tak jak zamek królowej. No,
w ognistą biel! Utknęliśmy! Jak dotrzemy do lodowej galerii? Nie możemy się teraz poddać! Czas na moje pierwsze życzenie! Zinzasu, chodź na dół! Do dzieła, Chwyciu! Życzenie działa już! Chwyciu, musimy podpłynąć do siebie nawzajem! Pomożesz nam? Aha! Tru, jak się stęskniłem! Nie zapomnijcie o mnie! Spokojnie! Już cię przyciągam! Dziękuję, Chwyciu! Chwyciu, teraz musimy się dostać do lodowej galerii. O tam daleko. Pomożesz nam w tym? Aha! Zatem rób swoje, Chwyciu! Tak! Rozciągnij się najdalej, jak możesz, Chwyciu! Okej, trzymajcie się mocno, kochani! Trzymać się? Czego mam się? Błędny oranż! Wspaniałe wyjście z sytuacji! A, zimna woda na pupie! Ależ to było orzeźwienie! Aż mam ciarki! Dzięki, Chwyciu! Bez ciebie by nam nie wyszło! Teraz wracaj na miejsce! Znajdźmy to życzenie i wróćmy już do domu. Jasne, Bi. Najpierw trzeba znaleźć drzwi. O, na boski pysz, ja nie spodziewałem się was. Cześć! Jesteśmy tu za zgodą Lodowej Królowej, mojej siostry, i musimy koniecznie wejść do tej galerii. Możecie wskazać nam drzwi? Raczej nie sądzę, żeby ci lodowaci strażnicy nas tam wpuścili. Czy też uważasz, że to trochę dziwne? No, opuszki mi coś zdrętwiały. A oni tak samo się ruszają. Och! Aha! Są jak refleksy stanecznej kuli królowej. Wydaje się, że ich jest dużo, a tak naprawdę jest tylko jeden. Rety! To jak my go znajdziemy? Dzięki życzeniom! Przyszedł czas na drugie z nich! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Widzusiu! Życzenie działa już! Widzusiu, tam w środku ukrywa się lodowy strażnik. Mógłbyś pomóc mi go znaleźć? Aha! O, mam go! Ostrożnie, Tru! Przepraszam! O, on jest tylko maleńką kostką lodu. Jest coś bardzo ważnego, co musimy wziąć z lodowej galerii. Czy wpuścisz nas do środka? Twoje królestwo się topi. Gdy wieczny mróz zaczął rozprzestrzeniać się u was występują roztopy. Przyszliśmy pomóc. Wpuścisz nas tam? Te drzwi są ciut za małe. O, od razu lepiej. Dzięki, Widzusiu. Bardzo nam pomogłeś. Zuzi, za na miejsce wracaj. Ile tu skarbów? To posąg tęczowego króla. Ale podobny. Tylko bardziej zimny. I to... Znalazłeś się, Bi. To ono. Życzenie, które dałem siostrze. To życzenie nieograniczonych możliwości. To znaczy może być czymkolwiek chce? Dokładnie tak. Zawołaj je, Tru. Czas działać, życzenie. Tęczowy król potrzebuje cię. O, to niebieskie życzenie jest bardzo potężne. To pomożesz nam?
więc wskakuj do mojego plecaka! Ja je czuję! Czuję żar! Rety, mi też jest ciepło w środku. Tak! Gdyby tylko nasi przyjaciele mogli to poczuć! Może zaraz będą mogli! W drogę! Błyszczące zmyłki nie podziałały. Już nie wiem, co robić. Stój! Jeśli nie zauważyłeś, twój wieczny mróz zamroził wszystko w tym królestwie. Naszych przyjaciół też. Ale my nie chcemy być zamrożeni. Szronku, to jest nasze drzewo życzeń. Wiem, że chcesz się bawić, ale jeśli się zbliżysz, możesz zaszkodzić drzewu. Proszę cię, zapanuj jakoś nad tym mrozem. On chyba nie da mu rady. Pora przenieść życzenia w wyższe partie drzewa życzeń. Będzie im tam cieplej. O nie! Szybko, daj mi rękę. Pośpiesz się, tru. Chyba się spóźniliśmy. Wieczny mróz dotarł już do naszego drzewa życzeń. Ha? Zamroził nam też przyjaciół. Spokojnie, pomoże nam małe niebieskie życzenie. Zizazu, chodź na tu! Niebieskie życzenie! Ty działasz już! Okej, niebieskie życzenie. Pora, abyś zaczęło czarować. La, 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 la. To tyle? Ma nieograniczone możliwości i śpiewa la, 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 la! Nie czujesz się od tego jakoś lepiej? Nie daje ci to nadziei. O, łaskotki! I to... Ciepełko? No dalej, śpiewaj! Szczęścia noc, życzymy wam w tę noc. Z głębi naszych serc niech piosenka leci w świat. Z całych sił śpiewamy razem dziś. Nowych chwil życzymy wszystkim wam. Życzeń czas przepełnia. Zrobił to ten mały Bi, ale teraz musimy znaleźć Szronka. Szronku! Rety! Nie bój się, Szronku. Cieszymy się, że zechciałeś tu przyjść i się z nami pobawić, ale królowa cię potrzebuje i ty chyba też za nią tęsknisz, co, Szronku? Może to kiedyś my wybierzemy się odwiedzić ciebie? Wiesz co, po tym całym mrozie i prawie zniszczonej zimie życzeń, chyba jednak będę tęsknił za tym małym. Udało się, Tru! Drzewo życzeń i królestwo są uratowane! Tak! Yubi! Wszystko dzięki wyjątkowemu życzeniu! Zapomniała o zimie życzeń. Przygotujcie swoje życzenia. Już czas! Ja swoje mam. My też możemy mieć życzenie? Oczywiście. Podczas zimy życzeń każdy może mieć życzenie. One zawsze się spełniają. Zdaje się, że teraz brakuje już tylko jednej rzeczy. Czy to na pewno dobry pomysł? O, całkiem ładniusio. Drzewo jest gotowe na nasze życzenia. Dotrzymałaś kociego słowa. Jakiego słowa? Obiecałaś, że to będzie najmagiczniejsza zima życzeń, jaką mieliśmy. I taka jest. Senna piżama party. Przygotuj
jesteś godnym rywalem, mistrzu poduszko. Spotkamy się znowu. Kto chce smaczną niespodziankę? Koty ninja Kitty Natty są na nie zawsze gotowe. Tada! Patrz po papryczki! Numer 4 na mojej liście! Zaraz po rybnych znikersach z serem i limitowanych ekstra lekkich rybnych znikersach. Chwila! Patrz po papryczki. Są. Bomblomus? Jest. Kręci słomki? Nie ma? Dzięki, maluszki. I słomki są. No, piżama party jest już gotowe. Dobrze, możecie podjadać. O, kręci słomki. Czuję się jak księżniczka. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie prawdziwa księżniczka. Oto ja! Gryzelda! Bez ciebie przyjęcie nie ma sensu. Wiem to. A gdzie Frutti? Fruttinek jest właśnie tutaj. Masz ochotę na bomblomusową kulę? Poproszę. A czy przypadkiem masz... Kręci słomkę! To bardzo miłe, True. Hello, imprezowicze! Idzie nieźle. Wszystko jest tak, jak zaplanowałam. Więc czekamy jeszcze na tęczowego króla. To musi być on! Witaj, tęczowy królu. Ha? Wasza wysokość? Co? O, Cudownie lawendowego wieczoru, True i Bazyli. Tak bardzo się cieszę na to piżama party. Właśnie się upewniałem, czy niczego nie zapomniałem. Mam mój kocyk i poduszkę i... O, szukasz szczoteczki do zębów? Mam kilka! O, moja szczoteczka do ogona. Długo jej szukałem. O, działa cuda. O, patrz, jest i guma. Bomboglutka. Chcesz trochę? Fuj! Nie, dzięki. Nie, nie chodzi o szczoteczkę. Mam tu jedną. O, co to mogło być? Królu, nie martw się niczym. Mamy tu wszystko, czego potrzebujesz. Na ochrowe oliwki, True. Twoje szczególne umiejętności planowania są uosobieniem doskonałości. Co on powiedział? Dziękuję za komplement. Wyjdź, proszę. Tęczowy królu, dobrze cię widzieć. To już wszyscy. Tęczowy król? Jest. Pora bawić się! Chyba wykonaliśmy już wszystko zgodnie z programem. A na śniadanie będą przepyszne numiziomkowe naleśniki! Tak! A teraz uwaga! Pora umyć zęby! Dobranoc wszystkim! Dobranoc, True. Rdzawe represje. Przypomniałem sobie, o czym zapomniałem. Mój mumu. Zawsze mam mumu ze sobą, kiedy śpię. Mumu? Nie mam go na mojej liście. Możesz spać bez niego? Widzisz, zawsze pomagał mi zasypiać przez ostatnie 300 lub 400 milionów lat. Ale na pewno dam radę. Policzę małych pomocników i jakoś zasnę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 milionów 4.
404, 6406. Chwila. Pominąłem coś. Zacznę od nowa. Jeden, dwa. Wasza wysokość, chcesz, żebym przyniosła ci twoje mumu? To żaden problem. Na zacną zieleń nie. Musielibyśmy pójść po mojego mumu aż do królewskiej szklarni. To jest troszeczkę daleko. Nie martw się, Tru. Wkrótce zasnę. Dobrze. Jeżeli czegoś ci trzeba, powiedz. Życzę ci dobrej nocki. Dobranoc, Tru. O, płowy pasztet. Nie daje się innym wyspać. Naprawdę nie lubię używać sennych zaklęć, ale nie pamiętam dlaczego. Tylko ten jeden raz. Gwiazdna sól, niech śpi król. Od razu czuję się śpiący. Cudowny letni deszczek, odświeżający. Bazyli, znów zaczynasz mówić przez sen. Tak jak ty. Fruity? Ty latasz! A? Co? Tru, uważaj! Co się dzieje? Fruity Tinek! Fruity! Fruity Cookie! Chodź tutaj! Mam cię! Już dobrze, Fruity Lasku, jesteś bezpieczny. Oj, tak! No, tego to ja nie planowałam. Oni lewitują we śnie. Fascynujące. Czytałem o tym, ale nie sądziłem, że to zobaczę. Ściągnijmy ich stamtąd. Nie! Nie dotykaj ich, bo wtedy... też będziesz lewitował. Obudzimy ich? Chyba nie. Cóż, nie mogą tak się unosić i odbijać od rzeczy. Weźmy linę. Lub sznurek. Lub siatkę na motyle. Lub sznurek. Albo bardzo długą słomkę. Lub sznurek. Świetnie, mali pomocnicy. Chwila, a co z tęczowym królem? Jest tam. Wylatuje przez okno. Wasza wysokość! Obudź się! Obudź się! Wstawaj! Wstawaj! Musimy go złapać i obudzić. Och, chłębuszko! Wybacz, że cię obudziłam, ale musimy ratować tęczowego króla. Ojej, zapomniałam się przebrać. Czy my też się mamy przebrać? Nie! Zostańcie w piżamach. Piżama party nadal trwa. Ja muszę być gotowa do akcji. Świetna myśl. Zabierzecie Gryzeldę i Frutiego do środka? Dzięki, maluszki. Cała stolica lewituje we śnie! Fascynujące! Tak, ale Zee, przecież teraz wszyscy mogą odlecieć z tęczowego miasta! Potrzebujemy życzeń i to prędko! Proszę do drzewa życzeń, kłębuszko! Zee, gdzie jesteś? Musisz mi pomóc! Tru! Jestem za tobą. Och, tak, wybacz. Dobrze, musimy mieć coś, by odnaleźć króla i ściągnąć mieszkańców w dół. Coś, co się lepi. Co się lepi? Nie, dzięki. I jeszcze coś głośnego, by wszystkich obudzić. Jeśli zrobimy to gwałtownie, wszyscy mogą nagle spaść. Tak, nie pomyślałam o tym, więc poduszki. Ale wszyscy lewitują, więc musimy mieć coś, co się lepi. Taśma? Klej? Nie, żelki! Zee,
Trzeba nam życzeń. Masz rację. Potrzebujemy ich. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może pomóc? Cóż, nie wiemy, co się stanie, jeśli król zostanie nagle obudzony. Inni śpiący mogą się też obudzić. I mogą wtedy spaść. Więc najpierw wszyscy muszą się znaleźć na dole. Dobry pomysł, Tru. A kiedy wszyscy będą już bezpieczni, delikatnie obudzimy króla, a wtedy on przerwie czar. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Pledzi! Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Niesamowite życzenia! Bardzo chcę wiedzieć, co życzopedia mówi o ich mocach. To jest pledzik. Pledzik! To kocykowe życzenie, które może urosnąć i pomieścić wiele śpiących osób. Jeśli zaśpiewasz kołysankę, to zadziała jak magnes na każdego, kto śpi. Idealny do zgromadzenia wszystkich i zapewnienia im bezpieczeństwa. Następne życzenie to gienio. Gienio! To życzenie świetlne. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy ciemną nocą. I ostatnie życzenie. Hopsik. Życzenie piłka. Hopsik, hopsik. Hopsik jest świetny w podskakiwaniu. A kocie sprawy. Taki zawód. Możesz też wejść na hopsika i wysoko podskoczyć. Nie wiem, jak skakanie może nam pomóc, ale my już coś wymyślimy. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Chodźcie, idziemy! Trzeba uratować tęczowego króla. Uważaj, kłębuszko! Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie to za dużo tu lewitowania. Masz rację. W tym bałaganie trudno będzie znaleźć tęczowego króla. Mam pomysł. Zabierz nas proszę do parku, kłębuszko. Pora na pierwsze życzenie. Zidza, zu, chodź na tu! Do dzieła, pledziku! Życzenie działa już! Jesteś gotowy? Pledzik. Zi, mówiłeś, że śpiewanie kołysanki sprawia, że pledzik przyciągnie każdego, kto śpi, tak? Zgadza się. Zacznijmy coś nucić. Na na na, na na na, na na na. Działa! Patrzcie! Przyleciał też nasz król! O-o! Przez króla pledzik też śpi! Pledzik traci swoją moc! Wasza wysokość! Musimy coś zrobić, bo król odleci ze wszystkimi. To nie byłoby dobre. Ledwo co, już go widzę. Co? Kto może dzwonić o tej porze? Tęczowy król? Mamo. Chyba zadzwonił przypadkiem. Królu, obudź się. Wstawaj, proszę. To na nic. Och, królu, gdybyś tylko mógł powiedzieć, co jest nie tak. Och, mamo. Jeden mały trop. Mamo. Dwa słowa.
które wskażą nam kierunek. Mamo. Tak, właśnie tak. Mumu, to o to chodzi. Tęczowy król zawsze zasypia z Mumu. I teraz bez niego nie może osiąść. Właśnie dlatego wciąż lewituje. Popełniliśmy błąd. Zamiast go obudzić, musimy pozwolić mu się wyspać. No jasne, więcej snu to lekarstwo na senny problem. Zawsze wiedziałem. Ja. Musimy teraz tylko przynieść królowi Mumu. Kłębuszko! Wstawaj, Bazylii! Co? Gdzie? Naprzód, Kłębuszko! Do tęczowego zamku! Dobra, w skali od 1 do ciemno... Tu jest ciemno. Jak mamy znaleźć drogę? Ja nie widzę w ciemności. To zawsze było dla mnie wielkim rozczarowaniem. Pamiętam raz, jak moja mama... Bazylii! O, wybacz. Czas na drugie życzenie! Zizazu, chodź na tu! To działa, Dienio! Dienio! Życzenie działa już! Wstawaj, Dienio! Tęczowy król mówił, że Mumu jest w królewskiej szklarni. Chodźmy. Oto i szklarnia. Może Mumu to jakiś rodzaj rośliny? Ale tu są ich miliony. Skąd mamy wiedzieć, która to jest? Na szczęście, każda z nich jest podpisana. Dobrze, rozpocznijmy poszukiwania. Dobra, Mumu rośl... To chyba jednak nie ta. Trup! Czekaj na mnie! To nie ta. Ta też nie. Ani nie ta. Może to tamta winorośl? Nie, to nie to. A gdzie ona jest? Ej, patrzcie. Czy to tęczowy król? Odleciał za daleko. Musimy jakoś to Mumu znaleźć. Ale już wszędzie zajrzeliśmy i nie ma nic. Nic oprócz tej ogromniastej donicy. To musi być to! Tru, poświeć tutaj. To jest Mumu rośl. Owoce Mumu rośli wydzielają delikatny blask i cichy szum, który pomaga zasnąć. Więc gdzie są owoce? Tam na górze. Teraz rozumiem, dlaczego wśród moich życzeń jest Hopsik. Masz, Zi. Potrzymaj Gienia. Czas na trzecie życzenie. Zi, Zazu, chodź no tu. To działa, Hopsiku. Życzenie działa już. No, Hopsiku, poskacz. Hopsik. Gotowy? Skacz, skacz, skacz! Dawaj, Hopsiku! Wyżej, Tru, wyżej! Nie mogę dosięgnąć! Więc jak go zdobędziemy, Tru? Mam pewien pomysł. Bazylik potrzebuje Kitty Natiego. Wiem, do czego zmierzasz, Tru. Spróbujmy jeszcze raz, Hopsiku. Gotowi? Do biegu? Dobra, Bazylii, czas na ninja! Chwila! Jestem kotem. Dobra robota, Bazylii. Jestem z siebie dumny. Dziękuję za pomoc, Hopsiku. Hopsik! Tobie też, Gienio. Zuzi, za! Wszyscy na miejsca! Okej, zanieśmy królowi jego Mumu. Chodź, Kłębuszko! Tutaj jest! To nie będzie łatwe. Jeśli tęczowy król dotknie mnie i też zalewituje, od was dwóch będzie zależało ratowanie królestwa. Ha! Zero presji! Wasza wysokość! Mam tu Mumu! 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 Tęczowy król przestał już lewitować. Mumu złamało zaklęcie. I patrzcie! To działa!
wszyscy lewitujący wracają wprost do łóżek. Udało się! Super! Dziękuję ci. Byłeś bardzo pomocny. A teraz wracaj do plecaka. My też wracajmy. Jestem śpiąca. Śpiąca? Dopiero zaczynamy! Uratowaliśmy miasto! Świętujmy! Uff, co za noc! Piżama party nie wyszło, jak planowałam. Ale ocaliłaś królestwo, True. Jesteś bohaterką. I pamiętajcie, że rano będą czekać Numi ziomkowe naleśniki. Racja. To było jednak udane piżama party. True? Pobudeczka! Co? Ej, to pachnie jak... Numi ziomkowe naleśniki! Zrobiliśmy je dla ciebie. Dzięki za uratowanie całego królestwa. I za to, że pamiętasz, jak bardzo kocham kręci słomki. O, dziękuję, Tru, że przyniosłaś mi mumu. O, dziękuję wam. Ale to dobre. Bazylii, może spróbujesz? Tak. Najlepsze na świecie, ale pyszno. Grzybkowo, urodzinowe przyjęcie Tru. Urodziny, urodziny, czeka się na niebo raz w roku tylko są. Urodziny i z tej przyczyny taki bal urządzę, że zaskoczę ją. Chcę tortu i przyjaciół, którzy są wokół mnie. Zacznijmy już świętować, żeby nie spóźnić się. O rok znów jestem starsza, lecz to nie martwi mnie. Bingo bango, co u ciebie? Robię bing. No to git. Urodziny, więc tworzymy na imprezy dla niej przebojowy hit. Prezent mami zaproszenie, co to za niezwykły dzień? No to pora na pieczenie, pyszny tort zrobię jej. A królewskie me orędzie takie będzie, że już dziś cieszmy się wszyscy i wszędzie, nie przeszkodzi nam już nic. Urodziny, jej urodziny, trzeba czekać na nie przez okrągły rok. Stolatek, Tru! Dzięki, Bi. Okej, jesteś gotowa na urodzinowy szał? No jasne. Chwila, mam jeszcze tyle do zrobienia na przyjęcie. Nie, nie masz, bo ja wszystko zaplanowałem. Naprawdę? To mój prezent dla ciebie. Dopilnuję, byś miała najwspanialsze urodziny na świecie. Nie musisz robić dzisiaj zupełnie nic, Tru. O, Bi, jesteś najlepszy. No wiem, zostało kilka urodzinowych sprawunków. Lepiej chodźmy. Urodziny. Super dziewczyny. Urodziny. Gotowa na smakołyk? Zrobiłem coś ekstra. Zgadnij, co to. To ty! Tak! Nazwałem je Bibiszkopty. Pomysł podsunęło mi lustro. Od czego by tu zacząć jeść? Od uszek, to jasne. Ale dobre. Ej, to smakuje jak trusknilia. Czy na przyjęciu będzie tort trusknilowy? Poczekaj, a zobaczysz. Strzęsi galaretką i gumi polewą? Tak, i jako twój kumpel oczywiście wiem, że uwielbiasz te wszystkie smaki razem. To nie jest tylko zwykły tort meloborówkowy. Och, Bi, jak ty dobrze mnie znasz. Mogę zadzwonić z twojej twarzokulki? Wcale nie chodzi o przyjęcie? Jasne! Proszę, częstuj się Bibiszkoptami i jedz je najgłośniej, jak umiesz. Tak może być? Gryzeldo, odbieraj twarzokulkę! Gryzeldo, mamy tu urodzinowy kryzys! Sk-
Skończyły się balony? Nie, trzeba zmienić tort meloborówkowy na trusk miliowy z trzęsi galaretką i gumi polewą. To żaden problem. Pieczenie jest łatwe. Potrzeba jedynie finezji księżniczki. A co z przepisem? Księżniczki ich nie potrzebują. Jesteśmy super we wszystkim, tak, gryzmolki? Okej, ale pamiętaj, że tort jest na urodzinach kluczowy. No, wiem, dlatego ja tu dowodzę. Gryzmolki, słyszeliście? Nie meloborówka. Ma być trusk niliowy z trzęsi galaretką i gumi polewą. Gdzie jest mój super proszek do pieczenia? Dodam więcej. Im więcej, tym lepiej. Hej, chłopaki! Jak idzie z dekoracjami? Okej, super. Do usłyszenia. Urodzinowy ekspres do Grzybkowa? Zapraszam! Hejka! Wszyscy goście już jadą? Tak jest, zgodnie z rozkładem! Świetnie! Hej, Bingo Bango! Znasz drogę, tak? Skręć w lewo przy Wiecznym Lesie! O, tak! Dobrze, uznam więc to za tak. Kto ma chęć na lodowy lunch? Lody na lunch? A tak można? Tak, to jest twój dzień! Nie zaszkodzi zjeść na lunch po lodzie! Świetnie, można już piec! Co wy robicie? Odejdźcie! Tu potrzeba finezji księżniczki. Pieczenie jest trudne dla kogoś, kto się nie zna. Dobrze, Bazylii. Myślę, że wystarczy. Jeszcze tylko udekoruję go czymś... rybnym Snickersem. Wow. Musiała się przebrać. I tak musiałabyś się przebrać, bo mamy dla ciebie nowe ubranie! Serio? Ale dopiero kiedy skończysz jeść lody. Wyzwanie przyjęte. Nie. Tak to nie może być. On musi olśniewać, bo... Wszyscy razem! Im więcej, tym lepiej! Widzicie? Urodziny! Nic nie zatrzyma tego ekspresu na urodzinowe przyjęcie trup! No, chyba, że to przepyszne coś. Hej, co się dzieje? Jadę do tru na imprezę. Przepraszam, jadę na przyjęcie. Czy możemy już ruszać? Właśnie, co jest grane? Okej, ten jest dobry, ale mam super imprezowy strój. Wyglądasz lepiej niż ja? Wspaniały! Tym bajecznym strojem przyćmisz całe przyjęcie. Co to? Nie wiem, ale lepiej to sprawdźmy. O co chodzi? Czyżby korek? Autobus z gośćmi. O, witaj, miastobusie. Nie powinieneś być w drodze do ważnego miejsca? Przypadkiem? Cóż, powinienem, ale jak widzicie... utknąłem w tej przepysznej papce. Nawet smacznie pachnie. I jest smaczne. Smakuje zupełnie jak gumi polewa. Gryzelda! Trzęsi galaretka zadowoli byle kogo. Ale ten tort musi się trzęść na książęcym poziomie. Im więcej, tym lepiej.
Hej, Gryzeldo, wiesz coś o jakimś gumie polewowym korku ulicznym może? Bazyli, tworzę właśnie najważniejszy tort w karierze. Daj mi spokój. Porozmawiamy później. Ale... Papaski, na czym to my... A, wiem. Wszystko się trzęsie! Bazyli, spójrz! Drzewa! Przewracają się! Musimy sprawdzić, co się dzieje! O, kłębuszko! Ale True, my mamy... a co z tym... Dalej, Bazyli! Ach. Niedługo wrócimy, by ci pomóc! Czekaj tu! Mam nadzieję, że leśne stworki są całe. Jestem pewny, że nic im się nie stało. Nie musisz dziś robić żadnych bohaterskich czynów. Sama nie wiem, ale lepiej polećmy tam i sprawdźmy. Co się stało? Wszystko w porządku? Drzewa blokują wam drogę. Może we troje coś zaradzimy. Ale True, może później? Mamy ten papkowy korek do uprzątnięcia. Ale wtedy nikt nie będzie mógł przejść przez las. Hej, Bazyli! Bingo Bango? Dekoracje? Usuńmy te drzewa! O to chodzi. Jest za ciężkie. Nie dam rady. Potrzebujemy życzeń! Do drzewa życzeń! Zip! O! Wszystkiego najlepszego! Ja nie myślałem, że cię zobaczę przed imprezą. Impreza musi poczekać! Mieliśmy trzęsienie ziemi! Tak, też je odczuliśmy. Poprzewracało drzewa w wiecznym lesie i nikt nie może przejść! A w tęczowym mieście jest kleista awaria! Kleisto-papkowa awaria! Zakończona ogromnym korkiem! Och, to brzmi bardzo poważnie. Usiądźmy i pomyślmy. A więc, True, jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, najpierw musimy uporządkować drzewa w wiecznym lesie. Tak, i warto zaznaczyć, że są super ciężkie. Potem musimy uprzątnąć z ulic miasta to klejące coś. Drzewo życzeń wysłuchało cię, True. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Bingo! Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, trzy marzenia spełniły się. Proszę cię. True, te życzenia są wspaniałe. Zaraz zobaczysz, co mówi o nich życzopedia. Pierwsze to Windzio. Windzio! To życzenie jest bardzo silne. Podniesie wszystko, co na nim umieścicie. Spróbujcie, a zobaczycie. Rety, Windzio, pomożesz nam poprzenosić wszystkie drzewa? Windzio! Następne życzenie. Pompa! Pompa! To życzenie może nadmuchać wszystko. Przebitą oponę. Balonowy bukiet? Pompa! Albo to wielkie klejące coś, co spowodowało korek. Może pompa napompuje tę papkę i ona odleci. Pompa! Och, to wam się spodoba. Oto kakaraka, jedno z najpotężniejszych życzeń. Kakaraka! Kakaraka to kruszące życzenie, które kruszy wielkie rzeczy na małe kawałki. Ojej, nie mam jeszcze pomysłu na wykorzystanie kakaraki. Ale na pewno się przyda.
Zuzi za, wszyscy na miejsca! Dzięki, Zi! Cześć, Zi! Powodzenia! Okej, jesteśmy! Już działamy! Spróbujemy przesunąć te drzewa z drogi! Pora na pierwsze życzenie! Zi, Zasu, chodź no tu! Do dzieła, Windzio! Życzenie działa już! Hej, ho, Windzio! Hejo! Widzisz te powalone drzewa? Ajajajaj! Musimy je z powrotem postawić! I oczyścić ścieżkę, by wszyscy dotarli tam, dokąd iść muszą! Ach, po prostu się cieszę, że znowu będzie przejezdnie! Do dzieła, Windzio! Wracaj już na dół, Windzio! Okej, oczyśćmy teraz resztę tej drogi. Dzięki, Windzio! Wracaj do plecaka! Chodź, Bi! Wracamy do tęczowego miasta. Trzeba posprzątać to kleiste coś. Przez to pieczenie pękają mi usta. O, co jest ważniejsze niż dbanie o moją piękną skórę? Cześć wszystkim! Tru, nareszcie! Już nie dam rady więcej zjeść tego pysznego czegoś! Okej, pora na drugie życzenie! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Pompo! Życzenie działa już! Cześć, Pompo! Pompo? To wielkie coś zablokowało ulicę. Pomożesz nam posprzątać? Pompa? Super! Założę się, że będzie z tego wielki balon. Pompuj, Pompo, puf! Hurra! Dzięki, Pompo. Bardzo mi zaimponowałaś. Wracaj do plecaka. Dzięki, Tru! Do zobaczenia! Ależ proszę, pa! Cóż, liczyłem, że obejdzie się bez bohaterskich czynów, ale poradziłaś sobie! Owszem, prawda? Cześć, Gryzeldo! Tru! Życzę ci wszystkiego najlepszego! O, dzięki, Gryzeldo! Mogę pomówić z Bazylim o czymś niezwiązanym z tortem? No jasne! Dobra, co jest, Gryzeldo? Bazyli! Ten tort wcale nie robi tego, co mu mówię! Stłuj! Nie! Zły tort! Słów zły i tort wolałbym razem nie słyszeć. Co się dzieje? Cóż, jednak więcej nie zawsze znaczy lepiej. Puszysta część tortu jest ciut większa niż planowałam. Jak ups tak wielka, że w tydzień jej nie zjemy? Raczej jak ups za duża jak na piekarnik. I na kuchnię. A może i na dom? A, szybko! Chyba nie utrzymam tego dłużej! A to co? To... Super duży urodzinowy tort? Super ogromny, zgodnie z planem, urodzinowy tort! Nie musiałeś! I nie powinienem. To chyba do mnie. Bazyli, zdarzyła się przedziwna rzecz. Jestem uwięziony w tym przepysznym, truskniliowym torcie. W korku ulicznym tkwiłem już nie raz, ale nigdy w galaretce. Ten tort pójdzie do szkoły dresury Frutiego. Halo, co chodzi? Muszę do galarety. Czy ktoś mi zabrał okulary? Nie, 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 nie. Cześć, Bi. Cześć.
Cześć, Tru. Jest mały problem z przyjęciem. O, masz na myśli ten gigantyczny tort, który upadł na Grzybkowo i uwięził moich gości w pysznej gumi polewie? Aha, ale tego nie planowałem. Nie chcę ci psuć tego dnia, ale potrzebuję pomocy. W porządku, Bi. Pomaganie to moja ulubiona czynność. O Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko. Mamy słodki problem. Do Grzybkowa. Ten tort jest ogromny i wygląda przepysznie. Może się w niego wgryziemy? To jest dobry plan. Cóż, przepysznie to brzmi, ale potrwa za długo. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, Kakarako! Życzenie działa już! Cześć, Kakarako! Mamy wielki tortowy problem. Pomożesz nam? Kakarako! Jesteś gotowy? Kakarako! Będziemy ci kibicować! Kakarako! Dobrze, poczekaj na mój sygnał. Odliczam. 3, 2, 1... Kakaraka! Kakaraka! Zacznijmy tę imprezę! To w przyszłym roku zostawię planowanie przyjęcia tobie, co? Co masz na myśli, Bi? Cóż, nic nie poszło tak, jak planowałem, a poza tym nie masz nawet tortu. Bazyli, przeżyłam niesamowity dzień. Głównie dlatego, że byłam z tobą. Miałam piknik i lunch z lodami i dostałam ten kostium. Wszystko to zrobiłeś z dobrego serca. To najlepsze urodziny pod słońcem. He? Fajne urodziny. Co? Papeczki! Papeczki! Bazylii, to deszcz babeczek! Takich urodzin to chyba nikt nigdy jeszcze nie miał! Kakaraka! Tak, trzymaj, Kakaraka! Zuzi za, wszyscy na miejsca! Wszystkiego najlepszego! Super przyjęcie! Niesamowite przyjęcie! Dziękuję wam, to jest lepsze niż najlepsze przyjęcie urodzinowe! I wszystko dzięki tobie, Bi! Dobra robota, Bazylii! No co wy! Dzięki, Tru. Zasłużyłaś. Tru? Gdzie ona jest? Pora na coś w urodzinowym klimacie. Pozwólcie, że przedstawię gościa honorowego. Złóżcie dłonie do oklasków dla przyjaciółki tęczowego królestwa i solenizantki. Tru! Urodziny! Tak radosnym dniu ci życzymy najlepszego Tru urodziny. Nie rozmawiaj się, wszystkich życzeń czarno, kochamy cię. Tak, namiot stoi jak trzeba. Próbuję raptem 10. raz. Jestem boski. Brawo, Bazylii. Hej, zapomniałem, że byłaś w środku. Sorki. Dziękuję bardzo, Bi. Układałam śpiworki. Cóż za cudowne miejsce. Jest wprost idealne na... Fumping! Fumping? Fantastyczny kemping. Wszystkie Gryzeldy jeżdżą teraz na fumping. Wciąż nie mogę uwierzyć, że się zgodziła. Tu jest brudno. Wiesz, że w kempingu chodzi o trudne warunki? Tak? O, uwierz mi, wiem dobrze. Nie wzięłam nawet płynu z bąbelkami.
Prawda, Fruity? A, szczeniaczek. Kogoś takiego mi trzeba do szukania zaginionego skarbu. Kto chce coś zjeść? Przeniosłam brokatowe kanapki? Czyj to był pomysł? To są fanapki! Są smaczne i wspaniałe! Zapytajcie Fruity Tinka! Uwielbia je! Przekąska! Fruity! Na fampingu się nie biega! Hej! Pipa! Po Fruity to puszek, mały jak okruszek, cały tak biały jak sól. A serce ma wielce, dumne i czułe, ten szczeniaków król. Weź swoją fanapkę! Fruity Pingu, wracaj! Fuj, ślinokałuże, zdecydowanie tu wszedł. Nie, mój przytulaszczyk zgubi się w tym wielkim okropniastym... Labiryncie! I nie jest okropniasty, jest oszałamiający. Nie możecie tam wejść, a? Nie martw się, Tru! Odnajdę te wytwórnie śliny! Jakoś... Kim jesteś? Najwyraźniej nie słyszałaś o trolach z labiryntu. Jesteśmy wredni. Choć kiedy akurat nie jestem w pracy, potrafię być miły. Po co ktoś miałby budować coś tak nieciekawego? By schować cenny skarb przed tymi, którzy próbują go ukraść. Ale teraz mój cenny skarb tam jest! W słusznej sprawie! Między nami, trollami, zbudowałem tak zawiły labirynt, że nikt tego skarbu nie znajdzie. A, nie wyłączając mnie... Ale pies z mocą w nosie? O, twój psiaczek kundlaczek na pewno go odnajdzie. Panie trolu, tam są nasi przyjaciele. Musimy ich odnaleźć. Ach, dobra. Ale można tam wejść tylko, jeśli się rozwiąże zagadkę. Ile jagódek z tych koszyków tłustych? Zjeść trzeba, by brzuch twój nie był wcale pusty. O, ja to sprawdzę. Nie, Gryzeldo! Musimy je policzyć pojedynczo! Po jednej! Odpowiedź brzmi jedną! Co? Źle obliczyłaś! Zjadłam dużo więcej niż jedną jagodę! Troll powiedział, ile jagódek możesz zjeść, żeby brzuch nie był już wcale pusty? Wystarczy zjeść jedną, nie będzie już pusto! Łami za gwostka! Dobra odpowiedź! O, możecie wejść! Ale najpierw pozwolę wam zajrzeć do środka. Wow. Wow! Fantastyczny, co nie? Jeden korytarz przechodzi w następny. Wrota pojawiają się znienacka i po chwili wszystko się już w głowie miesza. Co będzie, jak sobie stąd pójdę? Zabłądzę! Kompletnie! Jak mówiłem, pozwalam wam tu wejść, ale to nie znaczy, że tu zostaniecie. Aż mi się od tego zrobiła gęsia skórka. Jestem dobry w byciu wrednym. Co teraz, Truf? Nie odnajdziemy ich w tym labiryncie. Spokojnie, Gryzeldo. Uratujemy ich. Ale bez życzeń sobie nie poradzimy. Lecisz do drzewa życzeń? Lecę z tobą. Jasna sprawa. Poradzimy sobie pod warunkiem, że będziemy działać razem. O, kłębuszko! Do drzewa życzeń, kłębuszko! O nie! Zee! Jesteś w domu? Zee? Cześć, Tru i Gryzeldo! Biwakujemy z życzeniami. Te trzy zdobyły nawet odznaki. Biwakowanie jest super! Nadal będziemy o tym gadać? Kemping był tak bardzo dawno temu. Nie przyszłyśmy tu w sprawie kempingu, tylko labiryntu. Labirynt? Uwielbiam zagadki! Brzmi świetnie! To olbrzymi labirynt, w którym utknęli Fruity i Bazyli. O! To już nie jest zabawne. Usiądźmy i o tym pomyślmy. Nie
dzięki. Księżniczki to nie grzybiarki. Postaw mnie! Spokojnie. Nic ci nie będzie. Ten grzybek zmaleje. Z czasem. Jak drzewo życzeń może pomóc? Więc ten labirynt jest zawiły. Ma ściany, które się poruszają i tym podobne. Potrzebujemy życzeń, aby się nie zgubić. Pomocy, utknęłam tu! Utknąć, tak! Jeśli utkniemy w labiryncie, przyda nam się życzenie odnajdujące. Dzięki, Gryzeldo! Nie ma za co. Drzewo życzeń wysłuchało cię. Pora udzielić ci 3 życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Proszę, 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 proszę. Drzewo życzę, pięknie proszę cię. Co za wspaniała grupa życzeń. Sprawdźmy, co życzopedia nam o nich powie. Pierwsze życzenie... trop kropek. Zrobi tyle kropek, ile potrzebujecie. Idealnie! Żeby się nie zgubić w drodze powrotnej, wykorzystamy trop kropka. Wrócimy po kropkach. Kropki są teraz w modzie. To życzenie ma styl. Drugie życzenie to łapaczu. To linowe życzenie jest pomocne, gdy trzeba się gdzieś wspiąć lub coś związać. To może być przydatne, gdy gdzieś przypadkiem utkniemy. Na koniec macie... powolisia. W rzeczy samej bardzo rzadkie życzenie. Sprawia, że wszystko porusza się w zwolnionym tempie. To niesamowite! Nie jestem tylko pewna, jak spowolnienie ma być nam pomocne. Na pewno coś wymyślisz, Tru. Zgadzam się, Zi. I zawsze mam rację. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Pazi! Powodzenia na zwykłym kempingu! Połamania nóg! Poradzicie sobie fantastycznie! Trudy! Trudy! Wow, a co to ma być? Jak ja mam się stąd wydostać? Ajajajajaj, muszę cię ostrzec, moje ninja zdolności są ponoć boskie! Trudy! Och, jak się cieszę, śliniaku! No, cieszyłem się, śliniaku! Okej, poruszaj się ostrożnie. Ten labirynt jest pełen... głupułapek! W nogi! I utknęliśmy. Dzięki, głębuszko. Hej! Wracajcie tu! Trudy, musimy się stąd wydostać. Pocać mnie. Trudy? To nie pora na szorowanie. Zatkiem? Jest! Odwołuję to. Szorowanie jest najlepsze. Czekaj na mnie! Słyszałaś? To Bazyli! Idziemy w dobrą stronę! Ale jak nie zacząć iść w złą stronę? Jest tyle korytarzy! Razem będziemy szukać tych właściwych. Ale zanim pójdziemy dalej, upewnijmy się, że później znajdziemy wyjście. Zizazu, chodź do tu! Do dzieła, krok kropku! Życzenie działa już! Trop kropku! Czy możesz zostawić za nami trop skropek? Różowa fuksja! Ten mały jest dobry! Trudy! Gdzie jesteś? Bazyli! O!
Ależ sprytnie! Dobra część mnie zostawiłaby te kropki, ale potrzebuję pieska, by znalazł mój zagubiony skarb, więc... Zły troll do akcji! Idziemy tak już od wieków. Dlaczego ciągle upadam? Gryzeldo, spójrz. Upadłaś tu już wcześniej. To znaczy, że byłyśmy tu już wcześniej. Chodzimy w kółko, to pewne. No nie, jak to możliwe? Nie wiem. Trop Kropek zostawia tropy. Powinnyśmy zauważyć. Pan troll ukradł nasze kropki. O, ale z niego wredulec. Bez kropek w miejscach, gdzie już byłyśmy, nigdy nie znajdziemy wyjścia. Rozwiążemy ten problem później. Teraz musimy przeszkodzić mu w przeszkadzaniu nam. Trop Kropku, zrobiłbyś dla mnie jedną wielką kropkę? Dzięki, mały. Z tą kropką będzie miał pan troll więcej roboty. W drogę! Wielka kropka? Niby miałaby powstrzymać mnie? Rudy, chwila! Nigdy stąd nie wyjdziemy, jeśli utkniemy. Pójdę pierwszy, potem ty. Co ja ci mówiłem? Tylko obrazek na drzwiach. A, troll! Och, kolejne drzwi z obrazkiem. Te są gorsze niż tamte. Często to słyszę. By kontynuować spacer, musicie rozwiązać kolejną zagadkę. Jeśli jej nie rozwiążecie, zanim ta fontanna zniknie w ziemi, będziecie musiały stąd wyjść na zawsze. Prosimy o zagadkę, panie trolu. Jesteśmy gotowe. To taka część ptaka, której nie kręci latanie. Wejdzie do fontanny, ale sucha zostanie. Co to jest? Wejdzie do fontanny, ale sucha zostanie. Może mowa o śmierdzącej stopie? A nie mogę mu się dobrze przyjrzeć. Szybko! Spróbujmy go złapać. Ajajaja! Ten ptak jest zbyt szybki. Lepiej by nam poszło złapanie jego cienia. Cienia? Ptak leci wysoko, ale jego cień jest na ziemi. Jego cień może wejść do fontanny i wcale nie zamoknie. Znam odpowiedź. Chodzi o cień. Łami za gwostka. Znów dobrze. Możecie przejść ponownie, ale będę czekał na każdym rogu z zagadkami, aż się w końcu poddacie. Powodzenia! To znaczy, skuś, babo. Jak powstrzymamy tego trolla od powstrzymania nas? Przemyślmy to chwilę. Musimy przed nim uciec, ale on ten labirynt dobrze zna. Tak, i jest podstępny. Musimy go więc spowolnić, żeby dogonić Frutiego i Basylego. Mam idealne życzenie. Powoliś. Witam ponownie. Poczekaj chwilę. Zigzasu, chodź nam tu. Do dzieła, Powoliściu. Życzenie działa już. Cześć, Powoliś. Spowolnijmy trochę tego zagadkowego trolla. Co? Mam kolejną zagadkę. Co skacze w górę, ale nigdy nie spadnie? Troll! Pa, pa, Powolniaku! Zostań z nim, Powolisiu. Niech będzie bardzo powolny. Dzięki! Tędy! Nie mogłeś
zaczekać, aż ja pierwsza przejdę? Księżniczki przodem! Takie są zasady! Och, obroża Frontiego! Przypomnij, żebym dodała to do listy prania. Frodi! Gdzie jesteś, mój ty śmierdzioszku słodki? Śmierdzioch jest ze mną! Tutaj! Gdziekolwiek to jest! Bazyli! Idziemy! Spowolnie! Frodi! Nadchodzimy! Jest frustrujący! Fruity, teraz nie jest pora na... Chwila. Szorowanie nas wcześniej uratowało. Nie przestawaj. Szoruj, ile możesz. Udało się! Fruity? Bazyli? True! Tak się cieszę na twój widok! Stęskniłaś się? Oczywiście, Bazyli. Nic wam nie jest? Nic, ale utknęliśmy tu na dole, a Fruity chce mi dać obślinione buziaki. Nie! Pomocy! Wyciągniemy was, nie martw się. Powolisz? O nie, nie masz już siły. A to znaczy... Ha! Tak, to znowu ja. Zagadek już nie będzie. Wyrzucam was obie z labiryntu i to już. Chwilunia, ten dołek... Już sobie przypominam... To tutaj zakopałem swój skarb. Piesek go znalazł. Moja magiczna różdżka! Łami zagadki! Nie wyciągnę ich stamtąd bez mojej magicznej różdżki. Nie wyjdę z tego wstrętnego labiryntu bez mojego Fruity Tinka. Czy ty to rozumiesz? Tak. Wow, byłabyś niezłym trolem, poważnie. Spokojnie. Mam życzenie, które pomoże ich stamtąd wyciągnąć. Zizazu, chodź no tu! Do ciebie, łapaczu! Życzenie działa już! Cześć, łapaczu. Potrzebuję cię, by wyciągnąć z tego dołka naszych przyjaciół. Pomożesz nam? Łap, łap, łapaczu! Łapcie za linę! Mamy! Co nas tu trzyma? Fruity, nie ruszaj tej kości! Nie! To jest mój skarb! Znalazł go! Ten skarb jest do niczego, jeśli nasi przyjaciele nie będą mogli stamtąd wyjść. To wszystko przeze mnie. Ja to naprawię! Psiaku, zaraz cię uratuję! Nie te! Jest! Łami zagadki! Potrzebuję nowej różdżki! Nie mam tyle siły, żeby wam pomóc! Tak, ten pies ma szczęki ze stali. Panie trolu! Żeby z tego wyjść, pomóżmy sobie nawzajem! To znaczy ja mam pracować z nim? Próbował nas powstrzymać cały dzień! Jedyny sposób na uratowanie wszystkich to współpraca, Gryzeldo! Nie ma sprawy! Gotowy, łapaczu? Gotowa, Gryzeldo? Aha! Szkoda, że współpraca z nim polega na trzymaniu jego śmierdzących stóp. Oj! Rok temu je umyłem! Nie jest dobrze. Chodź! Złap mnie za rękę! No chodź, śliniasie! Puść to! Ciągnij ze mną, łapaczu! Uda nam się! Juhu! Udało się! Brawo, łapaczu! Mój Fruity Tinek! Mój skarbu Tinek! O, dziękuję
dziękuję, dziękuję! Dziękuję wam bardzo! Współpraca opłaciła się! Wiedziałam, że się uda! Twój skarb to psia kość? Tak, psia kość! Dlatego do poszukiwań potrzebny był piesek! Naraziłeś mojego Frutinka na to wszystko, żeby znaleźć małą, błyszczącą psią kość? Naprawdę jesteś wredny! To prawda. Byłem dla was wredny przez cały dzień. Ale robię to po to, żeby nikt tu nie wchodził i nie zgubił się w labiryncie. Ale może mi wybaczycie. O, proszę, zasłużyłeś. Powtarzałeś, że jesteś wrednym trolem, ale miły też umiesz być. Oddałeś właśnie swój skarb mojemu skarbowi. O, jak tu się oprzeć temu słodziakowi? Chyba nikt nie zbiednieje, jak czasami odwiedzisz Frutiego. Naprawdę? O, dziękuję, dziękuję! Księżniczkowy przytulaniec! O. Jak się stąd wydostaniemy? Za tym super wąchaczem! Jej, Fumping! Co to Fumping? Jest super, spodoba ci się. Chodź! Super hiper dyskoteka! Uwielbiam balony! Przepraszam, Tru. Spokojnie, Bazylku. Mamy mnóstwo innych dekoracji do rozwieszenia. Te nie powinny pękać. Dzięki, Tru. A kiedy już skończymy, koloreum będzie wyglądało super. Super Hiper będzie gotowe na... Super Hiper Dyskotekę Króla! Tak! Dziękuję, że zaczęliście dekorować salę. Pora, żeby do akcji wkroczyła prawdziwa profesjonalistka, czyli ja! A umiejętności dekoratorskie to nie wszystko, co dziś wam pokażę. Jesteś naprawdę świetną tancerką, Gryzeldo. Wiem, wiem. A kiedy już skończymy z przygotowaniami i dyskoteka ruszy na całego, wszystkie stworzenia wszędzie będą o tym wiedziały. Jej, można się bawić! Brał! Cieszę się, że się dobrze bawisz, a teraz przestań mnie ślinić. Pomogę ci, Bazyli! Dziękuję za ten taniec, Tru. To dla mnie przyjemność, Bi. Witaj, Tru! Jak idą przygotowania do mojej super hiper dyskoteki? Świetnie, wasza wysokość. Prawie skończyliśmy dekorować salę. I najważniejsze, DJ Bingo Bango niedługo przyjdzie i rozkręci imprezę. Różowie je ze szczęścia. Wszystkie oczy będą w niego wpatrzone. Wszystkie oczy? To szansa dla mnie. Tru, czy mogłabyś udać się na stację przepraw i sprowadzić go tutaj? Oczywiście, wasza wysokość. Z przyjemnością po niego... Gdyby nie była taka zajęta tymi dekoracjami. Ale nie martw się, tęczowy królu. Ja sprowadzę tu Bingo Klango. Bingo Bango. No mówię przecież. Pa, pa. Mam szansę posłuchać muzyki Bingo Dingo przed dyskoteką. Miło ze strony Gryzeldy, że poszła po Bingo Bango zamiast nas. Miło, doprawdy. Może nawet zbyt miło. W imieniu tęczowego króla witam cię, Blingo Bango. O, dziękuję. A? Co? Nie, 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 to nie ty. O, jak miło. Fruti, przestań. Dzięki, mały psiaku. O, to ty, nareszcie. Tak, nazywam się Bingo Bango. Witaj, Blingo Blango. Bingo Bango. No mówię przecież. A ja nazywam się Gryzelda. Bardzo się cieszymy, że będziesz do nas grał na naszej super hiper dyskotece. Fajnie! Trochę się denerwuję, ale jestem gotowy. Nie martw się, kiedy zatańczę do twojej muzyki, wszyscy będą patrzeć na mnie. To super! Zdaje się. Tak, a teraz idziemy do mojej sali prób, gdzie będę, to znaczy będziemy mogli poćwiczyć. Pokażesz mi, co potrafisz. Koloreum wygląda teraz wspaniale. Tak, wydekorowaliśmy sobie przy tym żyły. Balony nadbuchane, serpentyny porozciągane, draposłupek gotowy. Gdyby ktoś poczuł ochotę na drapanie. Okej, ta ostatnia dekoracja jest dla mnie. O nie! Wiem, o czym zapomniałem! O czym? O drzemce!
Chorobny znikarszy. Gryzelda powinna niedługo wrócić z Bingo Bango. Obudzę cię wtedy. Dobra, gryzmolki. Będziecie moją publicznością. Tylko patrzcie, a ja wyjdę na scenę. Jasne? Muzyka! Zagrać coś, do czego mogę zatańczyć, ale co nie zachęci do tańczenia innych? Od początku. Ach, nikt do czegoś takiego nie zatańczy. Nawet taka wielka tancerka jak ja. Jestem strasznie zniesmaczona. Przepraszam. Jeśli nie potrafię zagrać dla tak świetnej tancerki jak ty, to chyba jestem... strasznym DJ-em. Następnym razem będzie lepiej. Nie chcesz przecież zawieść tęczowego króla i wszystkich uczestników dyskoteki. Dobrze, możesz włączyć muzykę. Zaczynamy! Bingo Klingo? Gbur. Śniłem właśnie najpiękniejszy sen o moich rybnych znikersach, ale mnie obudziłaś. Tańczyły na czubku mojego języka. Och, rybne znikersy! Takie rybne, takie chrupiące, takie znikające. To musiał być smaczny sen. Ale mamy problem. Gryzelda i Bingo Bango nie pojawili się w koloreum. Na stacji też ich nie widzę. Wyśledziłem moim małym kocim oczkiem coś, co ma... kształt Bingo Bango! On wyjeżdża! Stój! Zaczekaj, Bingo Bango! Bingo Bango! Bingo Bango! Zaczekaj! Wracaj! Tru, zatrzymaj ten autobus! Po prostu świetnie! Teraz nie mamy żadnego DJ-a na super hiper dyskotekę. Uch. Co się stało? Dlaczego nie wyszłaś po niego na stację? Wyszłam po niego. Poszliśmy do mnie poćwiczyć, ale nie szło mu za dobrze. Raczej okropnie. Poważnie? To do niego niepodobne. Potem powiedział, że jest strasznym DJ-em. I uciekł. Tak po prostu. Skąd weźmiemy innego DJ-a? Chyba nie potrzebujemy innego DJ-a. Jedyne, czego potrzebujemy, to poprawić humor Bingo Bango. Potrzebujemy kilku życzeń. Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko. Jesteś gotowa zabrać nas do drzewa życzeń? A więc w drogę! Witajcie, Tru i Bazyli. Co to za urządzenie? To jest życzoskop. Pozwala mi zajrzeć do środka życzenia i poznać jego charakter. Co? Osobowość, jaką ma życzenie. Spójrzcie, to życzenie na wnętrze bąbelkowe. To znaczy, że uwielbia się śmiać. Patrzcie. Dziękuję, życzenie. Jak jesteście gotowi na super hiper dyskotekę? Nieszczególnie. DJ Bingo Bango wyjechał. O nie. Nie ma dyskoteki bez DJ-a. Usiądźmy na chwilę. Powiedzcie, dlaczego Bingo Bango wyjechał? Gryzelda powiedziała, że gra nie szła mu za dobrze. Kiedy go zobaczyliśmy, wyglądał na smutnego. Powiedział Gryzeldzie, że jest strasznym DJ-em. Wygląda na to, że Bingo Bango stracił pewność siebie. Pewność siebie, oczywiście. O, pewność siebie. A. Co to jest pewność siebie? To świadomość, że robisz coś dobrze. Czyli, jeśli czuję, że jestem dobry w kocich hop, ziup, kopach... Czujesz pewność siebie. Tak czuję! Hop i ziup i kop! Ha! Ale jeśli Bingo Bango czuje, że nie potrafi już grać piosenek... Zapewne stracił pewność siebie. Musimy mu pomóc ją odzyskać. Jestem też świetny w skokach, obrotach i... upadkach. Niezłe sztuczki, Bazyli.
z pewnością siebie. Uważam, że na początek dobrze byłoby wprawić Bingo Bango w dobry nastrój. Pamiętam, że był bardzo wyciszony, kiedy go spotkaliśmy. Może powinniśmy zrobić coś, żeby znowu był głośny? I pamiętajcie, musi odzyskać swój rytm. To dla DJ-a istotne sprawy. Pora udzielić wam trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Mogę ci o nich więcej opowiedzieć. Zajrzyjmy do życzopedii. A, tak. Tu jest. Sim Sim jest wyspecjalizowany w oscylowaniu. W oscylowaniu? Oznacza to, że jego długie, wijące się ramiona potrafią tańczyć wszędzie. To świetnie! Chcemy, żeby Bingo Bango się śmiał, więc Sim Sim zacznie się wtańczowić, aż Bingo Bango zacznie się śmiać. Na pewno nie potrwa to długo. Pora na drugie życzenie. A, tutaj. Pom pom. Najcichszy szept potrafi zmienić w krzyk. Idealne życzenie dla DJ-a, który milczy. Co? Wilczy? Ja też jestem głodny! A gdzie wasze trzecie życzenie? A, tutaj jest. Hip-hop. Ciągle się odbija, zmienia prędkość, wzór podskoków. Nie wiem, jak to może pomóc Bingo Bango poczuć się lepiej, ale z przyjemnością spróbuję. Dziękuję, Zi. I dziękuję tobie, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Bazyli, znajdziemy Bingo Bango i pomożemy mu odzyskać pewność siebie. Tak! Zi, jesteś mistrzem! Powodzenia! Widzę Bingo Bango! O-o! Wygląda na to, że idzie do wiecznego lasu. Musimy go zatrzymać. Ups. Mam pomysł, jak poprawić mu humor. Bingo Bango? Ten Bingo Bango? Juhu! Uwielbiam twoją muzykę! Tak? Przecież straszny ze mnie DJ. Okej, okay, to mu nie poprawiło humoru. Mam na imię True, a to jest Bazyli. Przyszliśmy zabrać cię na super hiper dyskotekę. Nie mogę tam zagrać. Przepraszam. O rany. Musimy coś na to poradzić. Pora użyć pierwszego życzenia. Działa Sim Sim! Życzenie działa już! Okej, okay, Sim Sim, czy mógłbyś trochę pokręcić i do śmiechu Bingo Bango zachęcić? Nie zadziałało! Spróbujmy jeszcze raz! Tym razem jeszcze mocniej, Sim Sim! Ruszam się, jak łania. Brzuszek się odsłania. Wygi, wygi, baski, wygi, wygi, baski. Właśnie. Wygi, wygi, baski, wygi, wygi, baski. Wygi, 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 baski. Jak sprężyna się wyginam i spinam. Zabawny dźwięk wydajesz przy upadaniu. Miau, daj zagrać. Wow, świetna muzyka. Dum, 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 pum. Wpadłam na pomysł. Bingo Bango uwielbia dźwięki i muzykę. Zagrajmy coś jeszcze, to mu powinno poprawić humor. Wiem, że próbujesz się nie śmiać. No dalej, widzę tam cień uśmiechu. No powiększmy go.
udało się wam! Sprawiliście, że śmiałem się, chociaż nie miałem humoru! Ach, jesteście dobrzy! Dzięki! Tobie też, Sim Sim! Niezłe wygibasy! Teraz wracaj do plecaka! Masz już lepszy humor? Tak, dziękuję! Wystarczająco dobry, żeby zagrać na super hiper dyskotece? Wątpię. Naprawdę chciałbym, ale... Co jeśli jestem naprawdę straszny? A może spróbujesz nam coś teraz zagrać? Bez tłumów, tylko dla nas. Okej, zaczynam. Dobrze, idzie ci świetnie. Nie mogę, jestem straszny, nie dam rady. O nie, Bingo Bango, zaczekaj. Nie, zostawcie mnie. Widzę go, schował się za drzewem. Robiłem to nie jeden raz. To nie jest dobry znak. Bingo Bango, świetnie zacząłeś. Musisz się tylko trochę rozgrzać. Muzyka to jest to, w czym jesteś najlepszy. W czym byłem najlepszy? Teraz tylko wszystkich rozczarowuję. Na pewno ma problem z pewnością siebie. Właśnie widzę. Jak mamy go nakłonić do grania na dyskotece, kiedy on nawet nie chce zagrać dla nas? Nie dla nas, tylko z nami. Chodź! Wymiatasz! Kiedy zagrałam na Sim Simie, Bingo Bango dołączył do nas i zaczął grać sam. Jeśli zagramy całą piosenkę, może znowu do nas dołączy. Świetny pomysł, Tru! Pora trochę pohałasować! Powiedziałem wow! Zdaje się, że czegoś nam brakuje. Potrzebujemy kogoś. Kogoś, kto poda rytm, do którego możemy grać. Chwila, wpadłam na świetny pomysł. Przecież hip-hop może nam pomóc z rytmem. Będzie podskakiwał w górę. Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, hip-hop! Życzenie działa już! Hip-hop, jesteś gotowy podać nam rytm, przy którym zaczniemy się ruszać? Dobrze, hip-hop, pokaż go nam! Wow, zwolnij troszkę! Możesz skakać w regularnym rytmie? Bum, 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 bum. Tak, właśnie! Super, hip-hop! Gdy dla mnie grasz, jestem dźwiękiem, rytm porywam wszystko w krąg. Taniec unosi mnie leciutko jak wiatr w muzyki świat, mój świat, więc graj! Bingo Bango, rozruszałeś cały las! Wszyscy tańczą! Utalentowany z ciebie DJ! Lubię to. To na co jeszcze czekamy? Za chwilę super hiper dyskoteka, potrzebna jest super hiper muzyka do tańca. Za mną! Wy przodem. Ja nie wiem, jak tam dotrzeć. Wow, pełniusieńka sala! Są gotowi do tańca. A ty jesteś gotowy ich rozruszać, Bingo Bango? Chyba tak. Może... Tak! Tak! Jestem gotowy! Tak! Chwila! Nie! Po przemyśleniu mówię nie! Jeszcze nie jesteś gotowy, żeby dla nas zagrać? Ależ byłem na to gotowy, ale teraz nie jestem pewny. O, jesteś, Blingo Klingo. Bingo Bango! No mówię przecież, wróciłeś. Chyba jednak nasza super hiper dyskoteka będzie miała DJ-a. Może nie. Niektórzy uważają, że nie jestem za dobry. Gryzeldo, kiedy powiedziałaś Bingo Bango, że nie gra za dobrze, uwierzył ci i stracił pewność siebie. Naprawdę?
Ja nie chciałam, żeby tak wyszło. Ale jeśli nie chcę grać, nie ma sprawy. Przyprowadziłam swojego własnego DJ-a. Okej, Fruity, zapodaj rytm. Możesz zacząć. Fruity, mój maleńki, wiem, że potrafisz. Proszę. Liza, nie lepiej mu wychodzi, nieprawdaż? O, hej, stop! Niech gra jak mu tam, żeby wszyscy mogli tańczyć. Tak! Chciałam tylko, żeby wszyscy mnie podziwiali. Gryzeldo, wszyscy lubimy tańczyć, ale kiedy można tańczyć razem, wtedy zabawa jest najlepsza. Mam przykrą wiadomość. Nie będzie żadnej super hiper dyskoteki. Tęczowy królu, co się stało? Chodźcie! Nie mamy publiczności! O nie! Więc ten hałas, który słyszeliśmy, to nie był tłum wchodzących do koloreum, tylko tłum wychodzących. Kiedy Bingo Bango nie pojawił się, publiczność wróciła do domów. Deszczowe chmury. Nie ma w tym nic super hiper! Bingo Bango, tu jest, wasza wysokość! Uratujemy tę dyskotekę! Ale jak, Tru? Nikogo tu nie ma. Tylko ty możesz uratować naszą super hiper dyskotekę, Bingo Bango. Poradzisz sobie? Uratować dyskotekę? Tak, dam radę! Tańczyć chcę, tańczyć! Tańczyć chcę! Tańczyć chcę! Nie rozumiem. Świetnie teraz gram, ale publiczność nie wraca. Może cię nie słyszą. Nie martw się, mam na to radę. Ziza, Zu, chodź na tu! Do dzieła, Pom-Pom! Pam-pam! Życzenie działa już! Okej, Pom-Pom, jesteś gotowy użyczyć nam swojego głosu? Niech tę muzykę usłyszy całe królestwo! Udało się! Uratowałeś naszą super hiper dyskotekę! Dziękuję, Tru! Nie wróciłbym na scenę, gdyby nie twoja pomoc! Tak! Za niespełna chwileczkę wszyscy będą tańczyć. Dobrze byłoby, gdyby ktoś im pomógł zacząć. Spójrz, masz fanów! Miałaś rację, Tru. Wspólny taniec to dobra zabawa. Świetnie tańczysz, Gryzeldo. To się dopiero nazywa super hiper dyskoteka. Dziękuję, Tru! Nie ma za co, wasza wysokość!